Cześć, z tej strony Diltek. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. I dzisiaj jest z nami Losiek. Cześć. Lucky Trade z Losieksem jakiś czas temu robiliśmy, więc oczywiście pokażemy wam, bo była to shiny legenda. I dzisiaj również pokażę wam, jak zdobyć Sylveona. Wymaksujemy sobie ewolucję Eevee, bo nie zrobiłem tego ostatnio, a dzisiaj będę mógł oczywiście. I co? Zapraszam was na odcinek. Dobra, więc kochani, zaczniemy sobie od Lucky Trade'a. Robiliśmy już jakiś czas temu, oczywiście z Losieksem, shiny Giratinkę Origin. Gdzieś tam tu muszę wam tutaj znaleźć. Zaraz, to tu gdzieś oczywiście widzicie tego Lucky Trade'a. Ale mamy nowego, dzisiaj nowego shiny, bo odplogowaliśmy go. Shiny Zigzagoon jest na rajdach. Już dzisiaj jednego również robiłem, bo troszeczkę wiecie, zamuliłem. Troszeczkę późno wstałem, później miałem kolejne spotkania w Bydgoszczy. No jak przyjeżdżam, to jest po prostu zawrót głowy, jeśli chodzi o to. Ale Giratinka shiny, za shiny wyszła tutaj. Czekajcie, ja sobie tutaj przewinę, bo to oczywiście jest nagranie. Mm. 2089 CP, więc to nie jest niestety nic dobrego. 14, 15, 13, więc pewnie ją oczywiście usunę. U Losieksa też wyszła, nie? 15, 12, 12, więc też taka... Do usunięcia. Do usunięcia, proszę tutaj od razu. No, ale shiny Zigzagoon jest na rajdzikach, więc jest szansa oczywiście. Widziałem, że niektórzy już zdobyli, niektórzy już zrobili dużo więcej rajdów i jeszcze go nie mają. Ja na pewno będę starał się go oczywiście złapać. Ale co? Maksujemy czy ewolucja najpierw? Idziemy. Kolejna rzecz, jaką chciałem się wam pochwalić, można powiedzieć. Jak wiecie, pokazywałem wam ostatnio, jak podpisuję swoje Pokémony. I tutaj moim skrócikiem oczywiście wbijam Best Buddy. Te Pokémony, które mają oczywiście w przyszłości, będą miały mega ewolucję. Więc jak widzicie, Umbreon to tak, jeszcze nie zmieniłem tej nazwy, zapomniałem. Ale mamy Kadabra, wbiłem Best Buddy. Tutaj jeszcze dwóm rzeczom wbiłem Best Buddy. No ale dobra, to zróbmy sobie tak. Buddy 5. Puh. Na pewno Aggron. Gdzieś on tutaj powinien być. Kurczę, a bo zrobiłem na ten. Na on. Żebyście wysyłali, znajomi wysyłali rajdy. Więc tutaj, o. Aggron, Kadabra i Umbreon wpadły kolejne. Best Buddy, te odznaki. Kto oczywiście nie wie, jak to robić, to może zobaczyć link tam, gdzie mówiłem po prostu, jak nazywam swoje poki. A poradnik, jeśli chodzi o Best Buddy, już niedługo. Myślę, że w przyszłym tygodniu. Także kochani, darmówkę zużywam, bo nie było czasu, cały czas wiecie, spotkania, kurcze, wszystko, załatwianie różnych rzeczy. W
480, więc Vulpixa zrobiliśmy, jakby tu był zigzagun, to byśmy zigzaguna zrobili, ale może być też Vulpix. Nie jest shiny, więc ja sobie go złapię oczywiście na fastcatch triku, bo kochani, dzisiaj mamy Sylveona już dostępnego, możemy go zrobić. Czy złapał się ten Vulpix? Nie złapał się. Kurczę. I w sklepiku mamy do kupienia rzeczy nowe. Dobra, zróbmy sobie jeszcze raz grejcik. Dobra, teraz powinien usiąść, siedzi. Także w sklepie, w shopie, nie journal, kurczę, z przyzwyczajenia mamy shop. Event box, nie odebrałem jeszcze, ale mamy, jak widzicie, nową bluzę, nowy taki headband, który mi się nie podoba. No i mamy nowe buciki, wszystko związane z Sylveonem. Tops to kosztowało chyba 200? 200 chyba końców, czy 250? 250? No nie wiem, zresztą no możecie zobaczyć oczywiście w sklepie, jak to wygląda, jeżeli chcielibyście sobie oczywiście kupić, tak? Więc teraz, to co wam obiecałem, best buddy moje widzieliście. Shiny zigzagun właśnie. Nie ma żadnego, jest jedynka za pół godziny, więc no to raczej nie będziemy tutaj czekać. Ale to co będziemy dzisiaj maksować. Ostatnio właśnie zapomniałem i to był mój Umbreon właśnie. Pod ultra ligę wymaksowany, potrzebny jest nam oczywiście, ma on wtedy 2445, tylko teraz nie pamiętam właśnie, czy tak, 2416 jest wymaksowany, więc maksujemy kolejnego Pokemona na 50 level, bo mamy oczywiście XL Candy, zostało nam jeszcze 96, Foul Play, Dark Pulse, no ja będę oczywiście musiał mu zmienić atak Elite Charge GM-ką pewnie na Last Resorta. Zapomniałem, jak się nazywa ten atak, więc potrzebujemy Snarl, Foul Play albo Dark Pulse. W sumie nie wiem teraz, który był lepszy. Chyba Foul Play. Chyba mniej energii potrzeba na niego. No i oczywiście Last Resort. Tak, wtedy mamy jakąś w miarę taki atak, jeżeli robimy Mirror. To jeśli chodzi o oczywiście o PvP. Także dobra, zmiany, nazwy sobie zrobię oczywiście później, bo tutaj chodziło o to właśnie, żeby wymaksować kolejnego Poka na 50 level. I na koniec dla was zostawiłem to oczywiście, na co czekacie, czyli Sylveon. Idziemy. Kochani, jeszcze jedno bardzo ważne info, ale najpierw sprawdzicie dla mnie, czy jest shiny. Dobra, nie jest shiny. Generalnie, kto mnie oczywiście obserwuje na Instagramie wcześniej, miał informację o tym, że w dzisiejszym odcinku w opisie będzie link do mojego Discorda i tylko pierwsze 100 osób będzie mogło do niej dołączyć, bo będziemy oczywiście z Osieksem testować wszystko. Wy będziecie testować, jeżeli coś będzie nie tak, to będziemy oczywiście poprawiać te rzeczy i jak będzie już gotowy oczywiście serwer, tak, to wtedy będzie dostępny dla wszystkich. Patroni będą oczywiście posiadać specjalną kategorię, tak? Tak, tak. Specjalna kategoria od drugiego poziomu, tak? Od drugiego poziomu, żeby nie było. Wcześniej odcinki, któryś z patronów pytał, wcześniej odcinki są na YouTubie, w sekcji dla wspierających oczywiście, w informacjach dla wspierających. Ale czasami się też zdarza tak, że robię odcinek oczywiście na ostatnią chwilę i już po prostu wcześniej tego odcinka dla was nie zdążę zrobić i jest publiczny dla wszystkich. Więc to taka odpowiedź na to pytanie. A teraz Sylveon. Także kochani, Sylveon, jak go zdobyć? Mamy dwa sposoby generalnie na to, więc ja wam pokażę tutaj jeden ze sposobów, bo drugi jest troszeczkę trudniejszy. Generalnie, jeśli chodzi o Sylveona, to Losieks już ma zrobionego. Tak, nagrywa się to? No. Więc ja sobie zrobię tutaj moją Eevee Shiny z Rzymu. Nie wiem, czy oglądaliście odcinki z Rzymu, ale no to jest taki dla mnie sentymentalny oczywiście pok, tak? No bo no złapałem go w Rzymie, nigdy go nie miałem na buddy, ale no jako, że nigdy prawdopodobnie go nie usunę, no bo jest to taka moja pamiątka z Rzymu. Chociaż wiadomo, pewnie w Rzymie jeszcze będę, no bo jest to piękne miasto, tak? I pewnie będę chciał jeszcze tam pojechać, to ja swoją Eevkę tutaj shiny z Rzymu zrobię na shiny Sylveona, a Losieks już generalnie
Możesz pokazać, tak wiesz, i tak macie ekran, ale Sylveon 100% IV. Jeszcze nie wymaksowany, nie? Bo nie masz XL-ek. No, na 40 levelu, więc generalnie tak wygląda Sylveon. Nie shiny, a jeśli chodzi o shiny wersję, no to tutaj możecie zobaczyć teraz u mnie, to jest Iwka. Zmieniamy jej nazwę, to jest oczywiście pierwszy sposób i możemy go użyć tylko i wyłącznie jedyny raz. Drugi sposób to jest wbicie z nią 70 serduszek. W sumie tak naprawdę nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o ewolucję. Jeśli sobie wejdziemy w nią, nie wiem w sumie, czy to jakoś pokazuje tutaj ten progres, czy nie. Ale na pewno pokazuje. Pierwszym sposobem jest oczywiście wbicie 70 serduszek, tak? Czyli to jest jakieś tam chyba 2,5 serduszka, albo prawie że 3 serduszka na do Best Buddy. Tak więc niedługo będziecie ode mnie mieli oczywiście poradnik, jak wbijać Best Buddy, więc będziecie mogli się oczywiście przygotować. No a kto wie, jak to robić, no to już może po prostu sobie zacząć, więc Shiny Sylveon do Pokédexu Pokémon Go. Na moim kanale możecie zobaczyć. Także no macie te dwa sposoby. Kira to jest pierwszy. Od razu możecie ewoluować tego, którego chcecie. A drugi sposób jest ładny. Jest piękny, przepiękny. Sylveon Registered to Pokédex. Spoczko. Tutaj mamy taki niebieski, a tu jest taki różowy, tak? Ma te uszka, te wszystkie takie jakieś tam różne zaokrąglenia. No. Jest piękny. Także ja sobie go zrobię nie na 50 level, bo nie mam jeszcze XL Candy, ale zróbmy go sobie na 40 level. Why not? Nie będzie wymaksowany, może kiedyś go zamaksujemy. Ale tak jak mówiłem, oczywiście to jest Pokémon złapany w Rzymie, więc no z pewnością nigdy go z mojego tutaj, z moich poków nie usunę, tak? Zresztą możecie zobaczyć. Oj, nie dwójka. Trójeczkę chciałem zrobić. Trójeczka, cyk, tak. Rom, serduszko. Nawet dobre IV, 15, 14, 10. W sensie dla takiego Pokemona, który był złapany oczywiście na dziko, jako shiny, więc no zazwyczaj są te IV-ki, wiecie, tragiczne i od razu się praktycznie je usuwa. Także co, z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli Kira piszecie i nie pojawi wam się ta ikonka Sylveona do ewolucji, to nie róbcie jej, bo możecie wtedy stracić tego Pokemona i wam się randomowo ewoluuje w co innego. Musi być ta, jak widzieliście, możecie sobie kawałeczek cofnąć, musi być ta ikonka ewolucji Sylveona i wtedy na pewno wam ta ewolucja wyjdzie. Także z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, 100 pierwszych osób w opisie ma link do Discorda. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.